Siemanko, ekipa, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, kończymy, mam nadzieję przynajmniej, kończymy rozgrywkę, jeżeli chodzi o Frozenheima, jeżeli chodzi o sagę naszego tutaj Kamila, przyjaciela. Na poprzednim materiale troszeczkę dałem ciała, bo kurczę, tutaj się za bardzo zapuściłem w las, a oni nas tutaj zaatakowali. Także doszedłem do wniosku, że nie ma sensu montować jednego filmu, który będzie trwał nie wiadomo ile czasu. Dlatego wolałem podzielić go na dwa. Potrzebuję odbudować plac treningowy, który mi zniszczyli, spalili bezczelnie. Strasznie mi się zrobiło przykro z tego powodu, ale problem jest tego typu, że nie mam drewna. Gildia zbieraczy nie pracuje. Nie ma drewna. Dobra, odnów drewno. A, bo wy w ogóle musicie tak daleko chodzić po to drewno. Jezus. Ja myślę, żebyśmy wykorzystali i postawili sobie jeszcze jedną chatę zbieraczy tutaj drwali naszych wspaniałych. Bo to może mi przyspieszyć troszeczkę, jeżeli chodzi o zbiory. No i co? I wychodzi na to, że muszę sobie, że tak powiem, zwerbować jakąś ekipkę i zostawić ją trochę w tutaj mieście moim, w wiosce naszej wspaniałej, bo tak na dobrą sprawę to on też mnie atakuje. Ja jego będę tutaj dziabał i on też będzie mnie dziabał i to tak, kurczę, może być słabo. Ajajaj. No nie taki miał być plan, ale no. Znaczy, plan był dobry. Plan był dobry, żeby go zajść od tyłu, ale wyszło jak zwykle i znowuż... Znowu musiałem ratować szybko sytuację. Dobrze, że Kamil został w bazie, bo tak to przynajmniej tą bombą w nich rzucił i obronił wioskę. Taki bohater, no. Taki dobry bohater. Czy ja już mogę postawić tą plac treningowy? Jeszcze nie. Jeszcze 4 sztuki drewna potrzebuję. 4 sztuki drewna. Możecie szybciej to drewno przywozić? Nie możecie. Hmm. 14. Dobra. Postawmy jeszcze jedną chatę drwali. Bo to wiecie, drewna nigdy za mało. Obawiam się, kurczę, żeby oni mi tutaj nie przyszli większą ekipą, bo... Bo może być słabo. Dobra, zobaczmy tutaj, co będzie dalej wyglądało, jeżeli chodzi o naszą eksplorację. Halo, wszyscy może byście przyszli... A, dobra, to jest kamień, sorry. Co tu jest? Wozy tu są. Tu są jakieś wozy. Mam nadzieję, że będzie drewno. Będzie drewno, czy nie? Powiedzcie mi, że będzie drewno, bo ja jestem taki trochę ubogi. Jest, 15 sztuk drewna. Ale to i tak mi jeszcze nie wystarczy... Nie wystarczy mi... na to, żeby wbudować plac treningowy. I teraz właśnie doszedłem do wniosku, że gra mnie bezczelnie oszukała. Bo tak, musiałem iść tędy, wpadłem na pułapki, w ogóle mi wybili połowę ludzi, a okazało się, że tutaj jest bezpieczniejsza droga do niego. No dobra, no to w takim razie... Wiemy, co trzeba zrobić. Czyli nie będziemy musieli iść z tej strony, tylko możemy iść z tej strony, tutaj. Chyba, że tu nie będzie przejścia, zaraz. Nie, no musi być przejście, przecież wtedy przyszedłem. Dobra, wy tutaj stoicie na straży elegancko. A my wracamy do wioski. 57 sztuk drewna, dobra. Na początek uzupełnimy sobie, znaczy nie uzupełnimy, tylko podbijemy sobie naszą chatę Jarla na poziom 4. Tu przypiszemy sobie kolejnych robotników i wy, proszę bardzo, tutaj macie karczować las. Chata, gildia zbieraczy. Dobra, możemy zwolnić ludzi, bo tutaj nic nie będzie potrzeba. I tu mamy już domki do ulepszenia. Czy ja chcę ulepszać domki? Nie, najpierw to ja chcę postawić plac treningowy. Bo ja potrzebuję więcej jednostek. Potrzebuję więcej żołnierzy. Teraz pytanie jest takie, czy oni... Chociaż tutaj... Tu jest wodospad, czyli oni raczej tędy nie przypłyną do mnie. Bo tutaj widzę, że jest stocznia, tak? Stocznia. Czyli oni raczej nie przypłyną tutaj tędy, żeby mi zrobić, że tak powiem, z tyłu surprise'a, więc nie potrzebuję żadnych wieżyczek. Ale mogę sobie postawić dla bezpieczeństwa ze dwie wieżyczki, tylko że znowuż nie mam drewna. Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł, bo jeżeli ja się skupię na organizowaniu tutaj wojska, i że tak powiem, na atakowaniu jego bazy, to też nie chciałbym, żeby tył został bez, że tak powiem, obrony. Dlatego postawmy sobie, myślę, że z dwie wieżyczki, tak tu w tym miejscu. Przypiszmy sobie do nich wieśniaków.
teraz już coś będą mi tutaj bronić. Dobra, mogę ulepszyć domki, ulepszyłem domki. Także mamy teraz takie ładne chatki. W ogóle muszę wam powiedzieć, że kurczę, jeżeli chodzi o chaty, też mi się bardzo podobają. Naprawdę. Ostatnio w ogóle od jakiegoś czasu to mam taką manię a propos wikingów. W ogóle zacząłem się tym bardzo interesować i kurczę, powiem wam szczerze, że wszystko, co jest związane z wikingami, to jest takie fajne dla mnie. Bardzo mi się to podoba. I w ogóle, kurczę, szukam różnego rodzaju gier a propos właśnie wikingów. Zastanawiałem się, kurczę, czy by nie wziąć i nie zaopatrzyć się w tego Assassina Creed'a, Assassin's Creed Valhalla, bo no, kurczę, nie wiem, właśnie tak, taki mam dylemat, tak się zastanawiam właśnie. Piszcie w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani w ogóle oglądaniem Valhalla. Wiem, że to nie jest żadna nowa jakaś super gra, ale powiem wam szczerze, że kwestia wikingów, no, nakręca mnie strasznie ostatnio. To możecie to zaobserwować po ostatnich filmikach, no tam dosyć sporo tych filmów powrzucałem, jeżeli chodzi o tematykę wikingów i w ogóle takie fajne rzeczy. W ogóle zbieram się do tego, żeby jeszcze nagrać jeden odcinek z Land of the Vikings, ale taki bardziej już z moimi spostrzeżeniami, co mi się podoba, co mi się nie podoba, taka wiecie, taka mini recenzja może coś, jak według mnie gra... Jak się gra w grę? O! Kompletnie bez sensu jest to, co powiedziałem, ale... Ci, co mnie znają, to już doskonale wiedzą, że i tak w moim przypadku to jest większość rzeczy, które ja gadam bez sensu. Dobra, mamy miejsce na toporników, róbmy sobie armię. 5 jednostek. 5 jednostek możemy mieć. Fajnie. 5 jednostek, czy to mi wystarczy? Raczej nie. Raczej nie, tym bardziej, że tutaj mamy raczej, że tak powiem, ograniczone jednostki. Chyba, żebyśmy zrobili jeszcze taki mały myk. Cofniemy się jednostkami do bazy. Weźmiemy sobie, ulepszymy chatę uzdrowiciela. I zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia, jeżeli chodzi o leczenie. Automatyczne umieszczanie. A! O! Sztandar zbierania zostanie automatycznie przeniesiony do nowej lokalizacji z następnym zasobem, gdy obecne zasoby zostaną wyczerpane. Spoko. Mam w grze przegrane jakieś 70 godzin, dopiero teraz to odkryłem. Haha, brawo ty, brawo Ivar, jej! No to nieźle. Dobra, czyli ja pozaznaczam im po prostu to wszędzie. O, wróciły nasze jednostki. Czy wy się będziecie leczyć przy chacie z tego? Tutaj? Uzdrowiciela? O, leczycie się. To dobrze. To proszę się tutaj wyzdrowieć. Ale jakoś tak słabo się leczą. Kolejna rzecz, która mi przeszkadza w tej grze. Dlaczego oni się nie leczą? A, może to dlatego, że brakuje mi tutaj... jednostek. No ale dobra. Okej, w tym przypadku jestem skłonny w to uwierzyć, że on ma niepełny pasek zdrowia, dlatego że brakuje mu 2 jednostek, tak? Ale ci... No ci mają wszystkie jednostki, tak? Atak klonów. No ale jest. Dobra, tu się robią jednostki. Aha, tutaj się robią topornicy. Topornicy się już skończyli robić. Ale możemy sobie ich wziąć. O, możemy wziąć więcej. Czyli ja myślę, że teraz sobie weźmiemy włóczników. To się przyda... Ha, możemy wziąć jedną jednostkę włóczników. Wow. Dobra. To ulepsz, to zrób. Kamilu, zostaniesz na straży. Pilnuj tutaj, słuchaj, osady. A twoi zacni wojacy pójdą na wojnę. Słuchajcie. Nie ma to tamto. Trzeba próbować. Trzeba być twardym, a nie miętkim. Jak to ktoś mi zawsze powtarzał, bądź twardy jak stonka. Nie wiem, czy dam radę w ogóle go pokonać. A czy kwestia jest tego typu, w jaki sposób jest broniona jego bastion, w jaki sposób jest broniony, bo jeżeli nie będzie miał za dużo jednostek przy bastionie, no to wystarczy, że zrobimy im YOLO najazd na bastion
przepraszam najmocniej. Rozwalę mu bastion i koniec, nie? Finito i wygrane. Tylko pytanie właśnie jest, jak on ma chroniony bastion, bo jeżeli będzie miał tam, za przeproszeniem, pierdylion jednostek, no to tak trochę słabo. Okej, okay, no dobrze, no to tu, ej, w tą stronę, ty, panie włócznik. Dobrze, dobrze. Może by poczekać na wiosnę? Tak będzie romantyczniej. Zaatakujemy jego bastion, jak przyjdzie wiosna. Taki jest plan. Tym bardziej, że zaraz idzie śnieg. Prędkość ruchu wszystkich jednostek bojowych oraz maszyn obleżniczych zmniejszona o 10%. Dobra. Czyli staniemy się tu, staniemy sobie tutaj, ustawimy sobie... zajmą pozycję i będą mi bronić. No, okej. Okay. Czyli tutaj macie stanąć, bronić pozycji i czekać do wiosny. A my tutaj będziemy sobie, że tak powiem, brać więcej jednostek. 25 drewna, a mamy 63... 8... Dobra, bierzemy. Bierzemy trzy kolejne oddziały włóczników. Co jeszcze możemy wziąć? Możemy wziąć tą do leczenia. Tylko pytanie, czy ona jest mi potrzebna? Bo to będzie szybka akcja. Robimy tak, robimy najazd, niszczymy bastion, wygrywamy. Koniec. Nie ma sensu się leczyć. To polegnie, ten polegnie. Peszek. Pytanie, czy ja chcę zwiadowcę kolejnego? Nie, bo tam chyba jeden mi został. On tutaj twardo stoi i czeka na rozkazy. Dobra, to fajnie, że tu jesteś. Czyli tak, zwiadowcę mamy jednego, więcej nie potrzeba. Toporników mamy trochę, znaczy tych... No tak, topornicy. A, bo wiem, że jeszcze jest berserker, tylko że on jest chyba w klanie wilka do odblokowania. Z tego, co kojarzę. Dobrze, weźmy sobie błogosławieństwo Frey, bo widzę, że już tutaj ładnie wykarczowali te lasy. Pytanko, czy poczekać... Dobra, poczekamy, jeszcze jedną sztukę drewna potrzeba, to weźmiemy jeszcze jednych włóczników. O, elegancko. Bo jednak, no mówię, włócznicy są fajni. Oni są dosyć wytrzymali i też dosyć spore obrażenia zadają. Także przygotowujemy armię. A już się zbliża wiosna. Dobra, mamy armię. Także armia idzie tutaj. Skull and Skull. Ja myślę, żebyśmy sobie wzięli tych tutaj trzech takich biednych i puścili ich na rekonesans. Pytanie, czy oni w ogóle przebiegną tędy, czy polegną. Może nie? Dobra, może byśmy najpierw wzięli... O, dobra. Lepiej będzie bezpiecznie, jak sobie weźmiemy tutaj zwiadowcę od tyłu. Chodź tutaj, panie zwiadowca. Pojawiła się wroga armia. Ojojoj, ojojoj, ale to nie, nie, falstart. Dobra, a wy jakbyście się cofnęli? Was nie zauważyli. Poświęciliśmy tamtych, trudno. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. To by był taki trochę falstart. Dobra, chyba nie przyszli. Chyba nie przyszli. A gdzie jest mój zwiadowca? Ej, zabili mi zwiadowcę! Chamy prostaki! Ej, no ja się tak nie bawię. Dobra, ta zniewaga krwi wymaga. Jolo, jedziemy. Znaczy, poczekamy jeszcze na włóczników, bo już dochodzą. Dobra, sam tego chciałeś, stary, słuchaj. Niestety. Przykro mi niezmiernie robić najazd na chatę. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Opuszczona wieża. Dobra, najpierw ją odblokujemy. Nie! Chodź tu! Dobra, jest. Zaczynamy. Atakiera, ale nie będziemy tu z jednostek, tylko szukamy bastionu. Albo dobra, nieważne, wytłuc wszystkich. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jest bastion. Dobra, chodź tutaj. Chyba widzę, że to będzie raczej słabo. Bo padają jak muchy. No dobra, okej. Okay. Plan był dobry, wyszło jak zwykle. Ale przynajmniej żeśmy trochę ich też poubijali. Dobra, na początek musimy na pewno pochować zmarłych.
Jezus, 86 poległych. No cóż. Ale przynajmniej wiemy, gdzie jest bastion. A tu jest w ogóle to fajne drzewo. Starożytne drzewo, przy którym zbierali się osadnicy, by wznosić modlitwy i obchodzić święta. Ludzie, którzy odwiedzali to święte miejsce, wydają się hojnie błogosławieni. Bez bogów. Fajnie, bo ja tutaj na razie mam wzrost poziomu niezadowolenia, bo tutaj wszyscy są niezadowoleni. Pojawiła się wroga armia. A, to ten tutaj będzie teraz spacerował, tak? Chyba, że będzie teraz chciał wziąć odwet i mnie zaatakować, co by było raczej słabe, bo jestem słabo przygotowany. No, ale cóż. Dobra, słuchajcie, no, pierwsze koty za płoty, przywitaliśmy się. Wie już teraz, że ze mną nie ma żartów, tylko pytanie, czy wziąć toporników, bo oni są najtańsi, tak na dobrą sprawę. Czy może łuczników? Ale łucznicy znowuż cholernie dużo drewna potrzebują. Dobra, bierzemy toporników. Bierzemy toporników, bo oni są najtańsi w produkcji. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć jednostek. A jak tu wygląda sprawa u niego? On ma tak, pięciu łuczników i trzech włóczników. A, i kolejnych pięciu łuczników. Okej. Okay. A, jeszcze pięciu tarczowników. No cóż, to trzeba będzie taktycznie przemyśleć teraz. Ja myślę, że weźmiemy tak. Jak zwerbują mi się wszyscy topornicy... Jeszcze sobie weźmy dwa. O. Teraz już mamy na maksa. Wszystkie oddziały mamy. Jak mi się zwerbują wszyscy topornicy, weźmiemy sobie Kamila i pójdziemy razem z Kamilem. Ale żeby nie było później problemu, że kurczę, będę musiał od nowa zaczynać, bo na przykład mi ubiją Kamila, to sobie zapiszę grę. Tak, tak zrobię, dokładnie. Tak zrobię, tym razem pomyślałem. Znaczy co? Pojawiła się, aha, dobra, bo to cały czas mi się tutaj pojawia, dlatego że ja mam tutaj tą wieżę swoją, opuszczoną wieżę mam odblokowaną. No dobrze. Czyli z tego co widzę, on ma tylko 4 oddziały. Czyli tak na dobre... Aha, ma 4 oddziały, ale ma jeszcze wieżyczki. A, kurczę. Nic, to trzeba będzie pomyśleć. Mogę jeszcze... Aha, mogę jeszcze, dobrze. Ja myślę, że po prostu na maksa weźmiemy całą armię i pójdziemy YOLO na niego od tyłu. I teraz tym razem już nie będę się rozdrabniał, nie będę starał się atakować jego jednostek, tylko po prostu przebiegniemy i postaramy się zniszczyć bastion od razu. Tak, taki jest plan. Taki jest plan, ale ja jestem taktyk, o Jezus, ale ja jestem taktyk, wziąć całą armię i YOLO polecieć, nie? No weź no tutaj idź, Boże. O, 152 sztuki drewna, czyli może byśmy wzięli jednak łuczników. Aha, jedną sztukę możemy wziąć. A, bo nie ma miejsca, dobra. Nie ma miejsca w kolejce. A, nie mam miejsca już w ogóle. No dobra, czyli co, może dobudujemy jeszcze z jakieś dwa domki? Może to coś nam pomoże? Bo tak na dobrą sprawę to przydałoby mi się w sumie taka dwie grupy łuczników. Oni by się tak troszeczkę też zajęli z dystansu. Przynajmniej łuczników na łuczników mógłbym rzucić i by było chyba by było prościej. Wieża strażnicza ma taki zasięg, czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli ja bym stanął tutaj łucznikami, w tym miejscu gdzieś, to powinienem śmiało dorzucić do wieży strażniczej. Chociaż u nich jest taki problem, że oni nie strzelają z łuku do wieży, do budynków. Tylko oni muszą podejść i rzucają pochodniami. Ile mamy tych jednostek? 8. 8 jednostek po 5 osób w jednostce. 40 chłopa.
40 chłopa, no. Czy to wystarczy na podbój? Się okaże. Dobra, weźmy jeszcze tych łuczników. Ja myślę, że tak, tych już można wysłać tutaj. Już niech sobie tutaj drepczą. Okay. Proszę bardzo. Okej. Okay. Tutaj proszę stanąć. I też utrzymanie pozycji, tak? Żeby oni nie wyrwali się za bardzo do przodu. Irytuje mnie strasznie wyskakujący ten komunikat co chwilę, bo zastanawiam się, czy tutaj gdzieś czasem nie robią mi jakichś pleców. Ale chyba nie. Dobra, ostatnie 4 oddziały mi się robią. Teraz robią się 3 ostatnie łuczników. No nie wiem, czy to kurczę da radę. Czy ten mój plan taktyczny zacny będzie dobry. Się okaże. No buduj się, znaczy szkul się, panie, szybciej. Znaczy tak na dobrą sprawę, to ja mogę przyspieszyć jeszcze bardziej czas. Bo z tego co widzę, on mnie nie atakuje na razie. Także w sumie mogłem o tym pomyśleć już wcześniej. Dobra, weźmy sobie... Aha, nie mamy czego? Nie mamy ubranek. No tak, nie mamy ubranek, dlatego że przecież oczywiście Ivar zapomniał postawić garbarni, no bo przecież... Po co ci ubrania? Wystarczy, że masz skórę. Załóż sobie skórę. Ale to ciekawe, bo... Aha, oni... Topornicy potrzebują skóry, ale już łucznicy potrzebują ubrań. Ciekawe. Ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, bierzemy toporników. Może jeszcze weźmy jeden oddział toporników. Myślę, że chyba nie ma co się rozdrabniać, po prostu trzeba wziąć na maksa, ile się da i zrobić mu, brzydko mówiąc, jesień średniowiecza. No, czy mamy jesień, jakby nie patrzeć. O, i nawet mamy silne wiatry. Dobra, słuchajcie. Oto twoja chwila prawdy. Okej. Okej. Jak się ładnie poustawiali w rządku. Nie no, ładna jest ta gra, ładna jest. Ładna jest graficznie, oprócz tego armii klonów. Ale widać, że są już gotowi. Wszyscy zmobilizowani, zwarci i gotowi do akcji. I wyjdzie na to, że zaatakujemy go podczas zimy. No i chyba tak będzie trzeba zrobić. Dobra, zbliżają się nasze oddziały. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale wiemy, że to tak nie zadziała. Wiemy, że to tak nie zadziała. Nie ma co kombinować. Także idziemy po jeszcze większą armię. Damy radę jeszcze kogoś tutaj zwerbować do pracy? Damy. Czy mogę wziąć sobie łuczników? A mogę, ale nie mam ludziów. Dobra, przyspiesz czas. Wybuduj jeszcze więcej domów, panie. Taktyk ze mnie słaby. Ale staram się. A, raptem. O, dobrze, że zostałem tutaj. Tam są jacyś łucznicy. Ich nie widzę. A. Dobrze, że te wieżyczki są tu postawione. Alaskada!
Czyli jednak mnie będziesz atakował, kolego. Tylko pytanie, jak ty tutaj, kurczę, przechodzisz? Chyba, że on tutaj mostem idzie. To w sumie nie głupie. Ale nie, no, znowu jakby szedł mostem, to by mi tutaj pokazało. No nic to. Mogę już kogoś tutaj zwerbować? Mogę. A włóczników miałem, tylko że nie mam drewna. A tutaj w ogóle powinienem chyba móc... Aha, właśnie. Pochowajmy zmarłych, żeby mi się tutaj wieśniacy nie irytowali zbytnio. Co? I nie mamy drewna. Znowuż odwieczny problem, nie ma drewna. Jeżeli nie ma drewna, to trzeba poprosić Freję o drewno. Dziękuję. Jak tu wygląda nasza armia? Stoją zwarci gotowi? Stoją. Zastanawiam się, kurczę, jak ich tutaj ugryźć. Bo tak, tutaj są te dwie wieżyczki, które mają dosyć spory zasięg. Te mnie akurat nie ruszą. Ale jakbyśmy poszli... Dobra, ta ma do świątyni zasięg, ta ma... Tutaj do dymiarki. Czyli jakbyśmy tutaj podeszli i oni by się wszyscy na nas rzucili, to wtedy moglibyśmy ich wytłuc i dopiero później iść na bastion. Tylko pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie. Ja myślę, żebyśmy sobie wzięli tak. Toporników w jedną mańkę, a łuczników w drugą mańkę. Bo łucznicy mają też dosyć spory zasięg. Zajmują pozycję i będą jej bronić. Dobra, zrobimy sobie tutaj neutralny, czyli tak, wy sobie staniecie teraz, moi drodzy, tutaj, a wy przejdźcie tu. Ale mieliście tu stać! O boż! Kompletnie nieposłuchani. Dobra, zwolnijmy czas, bo ja teraz muszę mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Tłuc mi najpierw te oddziały. Kto tutaj... O Jezus, nie mam łuczników, bo już łucznicy mi polegli. Dramat po prostu z tymi ludźmi. Dramat! Nie atakować świątynię, tylko wybić mi tutaj... Dobra, teraz łuczników. O, masakra. Ale dobra, chyba tym razem się udało. Wybij łuczników, wybij łuczników. Dobra, pozbądź się tutaj tych chłopków. Dobra, YOLO teraz na bastion, a dwa oddziały będą się zabierały tutaj. Tu i chlej! Wszystko byłoby pięknie, ładnie, tylko jakby oni się skupiali na tym, że mają atakować jednostki, które atakują ich, a one... Oni w pewnym momencie, jak atakują budynek, to się fokusują na budynku i koniec, i już wszystko, i dla nich jest budynek najważniejszy. A w ogóle one nie wszystkie mogą dojść do nich i to też mnie irytuje. Może teraz? Nie, to nie jest. Dobra, musimy się wycofać. To nie był dobry pomysł, dlatego że on co chwilę przyzywa tych swoich parobków, no. A ci zamiast atakować, to stoją i się patrzą. Dobra, Kamilu, widzę, że tu będziesz potrzebny jednak.
Także zapraszam cię, kolego. A, teraz nie mamy skóry. Ale na nich nie potrzebujemy skóry. Dobra, bierzemy armię włóczników, może to będzie trochę lepiej. Z tego co zauważyłem, to już wytłukłem im całe wojsko, tylko im zostały teraz te takie robotnicy przyzywani z bastionu. A masz śmierdzącą kulką. No on ich strasznie dużo przyzywa, co chwilę ich przyzywa i to jest właśnie też irytujące. Dobra, Kamil, cofnij. Kamilu, wycofaj się. Kamilu, ty masz przeżyć. Słabo to widzę, wam powiem szczerze. Ale dobra, tu już jest odsiecz. Aj, chyba będę musiał pociąć, pomontować ten odcinek, bo przecież znowuż już ponad pół godziny. A tak na dobrą sprawę ja nic nie osiągnąłem w tej grze. Poziom niezadowolenia wzrasta. A i nie mam drewna, żeby... O Jezus. Wiem, że poziom niezadowolenia wzrasta. No już... Już palę wrogów. Znaczy palę trupy. Teraz, żebym się zirytował bardzo, dlatego idę jeszcze raz. O Boże. Ale to tylko pokazuje, jaki ze mnie zacny stratek. Raczej, co? Dobra, Kamilu. Zwerbuj tutaj tych wszystkich, znaczy zagruj. Chodźcie. Nie, ja dla świętego spokoju Kamila tu zostawię, bo jednak nie chcę, żeby on mi tutaj umarł. A wy wszyscy jeszcze raz. A piać od nowa, dobra, tym razem się uda. Bastion. Tym razem się musi udać. No i dobra, mamy to, moi drodzy. Bastion Groma pada za 23 podejściem. One can lose. The terms are unclear. Kairve returns to his village, but is he victorious? The hostile clan is eradicated, snuffed out from Frozenheim soil. There is none left to continue their ways. And the sprout of the sacred world tree has burned. Was it tainted? Or just another obstacle? The burning desire for revenge drove the crow and left only the trail of scorched earth.
Thus ends one saga of the Crow. And maybe another begins. No i dobra, moi kochani, słuchajcie, udało się wreszcie ukończyć sagę Kruka. Po długiej walce i wielu latach nieprzewidywanych sytuacji i w ogóle mojego taktycznego myślenia. Słuchajcie, zakończyliśmy sagę Kruka. Tak jak tutaj nam koleżanka, pani narratorka powiedziała, że prawdopodobnie możliwe, że zaczyna się kolejna saga, kolejne przygody, kolejnych bohaterów, kolejnych jarlów. I teraz moje pytanie jest do was. Czy chcecie, abym dalej kontynuował tą serię? Rozpoczął kolejną sagę? Czy na przykład, nie wiem, zrobił może jakiegoś streama? Także ja wam z tym pytaniem zostawiam. Żegnam się z wami. Dzięki serdeczne za to, że byliście, że wytrwaliście mimo mojej nieudolnej, że tak powiem, zarządzaniu moim tutaj wioską. No, ale mam nadzieję, że i tak było śmiesznie, było fajnie. Mnie się ogólnie bardzo podobało. Jeszcze raz dzięki serdeczne za to, że jesteście. Zostawiam was z planem Kruka. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.